Mieszkańcy i kierowcy czekają na nią od lat. Rozpoczęła się budowa drugiego odcinka obwodnicy Olsztyna. 18 lipca w pobliżu ogródków działkowych na Wójtowej Roli, gdzie odcinek zakończy swój bieg, symbolicznie wbito łopatę pod tę inwestycję. W wydarzeniu wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcy obwodnicy. Gdy skończymy tę inwestycję, gdy skończymy obwodnicę Olsztyna, gdy skończymy S51 i wepniemy się w S7, czyli w tą drogę do Warszawy, to wtedy naprawdę odczujemy bardzo zdecydowaną poprawę sytuacji komunikacyjnej Olsztyna, środkowej części województwa. Chodzi o rozwój też gospodarczy. Jeżeli mamy takie inwestycje, to możemy myśleć o nowych terenach inwestycyjnych. To możemy mówić o sprawnym funkcjonowaniu przewozów o charakterze gospodarczym w regionie. Drugi odcinek obwodnicy przebiegać będzie od drogi ekspresowej S51 w sąsiedztwie miejscowości Tomaszkowo poprzez okolice miejscowości Bartążek, Szczęsne, Klebark Mały do drogi numer 16. Odcinek o długości niemal 15 km za 913 milionów złotych wybuduje firma Budimex. Na realizację zadania będzie miała 28 miesięcy. Niewątpliwie jest to trudne zadanie, ale będziemy się starać wywiązać z zobowiązań umownych naszych i oddać do użytkowania zgodnie z planem obwodnicę Olsztyna, zadanie drugie. Na drugim odcinku powstanie 21 mostów. Najdłuższy z nich będzie miał 300 metrów długości. Wykonawca rozpoczął już prace przygotowawcze, choć jeszcze nie wszystkie projekty są gotowe. Formalnie jest to system zaprojektuj i zbuduj, chociaż inwestycja ma wydany ZRID, czyli pozwolenie na budowę, ale jest ono nieaktualne i naszą rolą jest opracowanie nowych projektów. Natomiast na tych odcinkach, na których przewidzieliśmy, że nie jest konieczna zmiana ZRID-u, rozpoczynamy pracę, dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Drogowcy zapewniają, że będą robić wszystko, by związane z budową uciążliwości dla mieszkańców były jak najmniejsze. Ale z pewnością będą utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu. Obwodnica na większości przebiegu jest poprowadzona nowym śladem, więc te utrudnienia nie będą bardzo duże. Głównie tutaj przy ulicy Towarowej tutaj pojawią się utrudnienia. Coraz bardziej zaawansowane prace trwają na budowie pierwszego odcinka od Kudyb do Tomaszkowa. Wykonawcą jest konsorcjum firm Intercor z Zawiercia oraz most z Sopotu. W tej chwili na niektórych odcinkach, na to co jak gdyby nam się udało wcześniej wyprzedzająco zatwierdzić projekty, trwają jak gdyby prace czy też roboty ziemne, w szczególności wymiany gruntu, wzmocnienia podłoży. Pierwszy odcinek obwodnicy ma być drogą klasy GP. To oznacza, że będziemy mogli rozwinąć na nim prędkość 100 km na godzinę. Szybciej, bo 120 km na godzinę pojedziemy na drugim odcinku. Drogi wysokich klas, w tym drogi ekspresowe, zapewniają taką wygodę, ponieważ dostęp do tych dróg odbywa się poprzez węzły. Nie ma bezpośrednich zjazdów, skrzyżowań w jednym poziomie, więc jakby to już zapewnia taki komfort, że związany także jest z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowa obwodnicy to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w regionie. Niemal 25-kilometrowa trasa będzie oznaczała ogromną zmianę. Do tej pory samochody ciężarowe, które przejeżdżają drogą krajową numer 16, kluczą ulicami Olsztyna. Inwestycja ma być gotowa do końca października 2018 roku i umożliwi wyprowadzenie części ruchu tranzytowego z centrum. Zwiększy się bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców, dla użytkowników dróg, zarówno w ruchu kołowym, jak i pieszym. Również będziemy mieli czystsze powietrze, mniej spalin, będziemy mieli mniej hałasu. Budowa obwodnicy to jedno, a powiązanie jej z Olsztynem to drugie. Za tę część przedsięwzięcia odpowiada miasto. Chodzi o przebudowę ulic Towarowej i Pstrowskiego. My na pewno zdążymy, natomiast troszkę gorzej wygląda sprawa, jeśli chodzi o węzeł sam Pieszewo, bo to będzie realizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i oni mówią, że muszą po prostu na nowo przygotować praktycznie formułę przeprojektu i wybuduj całe postępowanie przetargowe. Budowa obwodnicy Olsztyna to koszt 1,2 mld złotych.